Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy finansowej marca 1990 roku w samorządzie gminy oraz artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i zarządzającej uchwała się w następny sposób. Paragraf 1. Przyjmuje się zgodność współpracy gminy Krotę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Krotki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Krotę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie regulują zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W myśl tych przepisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym podjęciem niniejszej uchwały z koniecznością uzasadnionego sporządził omawiany akt i podpisał burmistrz Sebastian Krotki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała ta była przedmiotem analizy, dyskusji Komisji Oświaty. Proszę panią przewodniczącą o prezentację tej opinii. Szanowni państwo, komisja obradowała 26 bieżącego miesiąca między innymi na projekt wspomnianej uchwały. Stwierdziła, że dokument został przedstawiony Radzie Miejskiej i zostanie uchwalony w terminie ustawowym, czyli do 30 listopada bieżącego roku. Program formalizuje podstawy współpracy jednostek gminnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Został przygotowany przy udziale organizacji pozarządowych. Odbyły się konsultacje społeczne. W wyniku tego do programu dopisano punkt, który mówi o tym, że organizacje będą mogły korzystać z pożyczki. Zawiera program cele, zasady, formy współpracy i inne elementy, które są wymagane przepisami ustawy. Wszelkich wyjaśnień udziela nam pani Agnieszka Linowska z Wydziału Spraw Społecznych. Wobec tego komisja projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zaopiniowała pozytywnie i jednomyślnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Kto z państwa na temat tego projektu chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za uchwaleniem programu współpracy gminy Krowia z organizacjami pozarządowymi, które prezentowała pani naczelnik? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie ma. Wobec tego uchwała przeszła jednomyślnie. Panie przewodniczący, jaki ma numer? Numer 324. Powiedziałem na wstępie. Proszę państwa, druga uchwała. Zmiana uchwały numer 122 z 2008 roku Rady Miejskiej w Krowi z dnia 18 lutego w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Jest to uchwała numer 325, projekt uchwały 325. Na podstawie artykułu 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustala się, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 122 Rada Miejska w Krowi z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następującą zmianę. Ustęp 1. Uchwała otrzymuje brzmienie: przewodniczący rady w wysokości 78%.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Krogi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Uzasadnienie do tej uchwały w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia określonego na rok 2014 do kwoty 1680 zł zachodzi konieczność ustalenia diety przewodniczącego Rady w wysokości 78% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Podpisał przewodniczący Ireneusz Jurgiel. Czy w tej sprawie są pytania? Ja miałem jedno pytanie do pana radcy. Ile było procent do tej pory? 82, czyli obniżenie skali procentowej dla pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała przeszła jednomyślnie. Proszę państwa, trzecia uchwała. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Kto z państwa prezentuje? Skarbnik, bardzo proszę. To jest uchwała numer 326. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, na podstawie artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, tekst z 2006 roku, dziennik ustaw nr 136, pozycja 969 z późniejszymi zmianami, artykuł 18 ust. 2 punkt 8, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się na terenie gminy Krowia średnią cenę skupu żyta za jedną decyzję ogłoszoną w komunikacie prezesa WUS-u dnia 18 października 2013 roku w monitorze polskim 2013 roku, pozycja 814, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok z kwoty 69,28 zł za jedną decytonę na kwotę 57 zł za jedną decytonę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Krogi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Uzasadnienie do uchwały w komunikacie prezesa WUS-u w sprawie średniej ceny skupu za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2014 ogłoszono średnią cenę skupu żyta w kwocie 69,28 zł za jedną decytonę na rok 2014. Na podstawie dokonanej analizy stawek postanowiono przedstawienie projektu uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krowia z kwoty 69,28 na kwotę 57 zł za jedną decytonę, czyli obniżenie jest o około 18%. Sporządziła projekt i uzasadnienie pani Maria Grzegorzewska, podpisała burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. W przedmiocie projektu uchwały Komisja Rolnictwa i Rozwoju obradowała w dniu 25 listopada, to jest poniedziałek. Tutaj w wyniku analizy projektu uchwały, a także dyskusji na komisji, członkowie tutaj są zgodni z projektem uchwały, czyli też tutaj jesteśmy za tym, aby obniżyć tą średnią cenę skupu żyta na jedną decytonę o 12 zł 28 groszy, czyli do kwoty 57 zł, tak jak pan skarbnik przed chwilą powiedział. Za tą uchwałą na komisji głosowali wszyscy członkowie, czyli 5 osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Kto z państwa w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie ma pani. Proszę bardzo. Przewodniczący,
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja przedmiotowy projekt uchwały opiniowałem w minionym tygodniu, a w międzyczasie, a dokładnie przedwczoraj, 26 listopada, w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1381 opublikowano tekst jednolity ustawy o podatku rolnym. W związku z tym mam taką propozycję, prośbę, aby przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający tę okoliczność, co oznacza, że w podstawie prawnej przy publikatorze ustawy o podatku rolnym zamiast tekstu jednolitego z 2006 roku Dziennik Ustaw nr 136, pozycja 969 z późniejszymi zmianami, mielibyśmy tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 1381. Rozumiem, ale czy to trzeba wpisać do uchwały? Nie, 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 do protokołu. Wystarczy, że tutaj to zaprotokołujemy i że przyjmiemy, że właśnie z uwzględnieniem podnoszonej w tej chwili przeze mnie uwagi ten projekt uchwały głosowany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Dziękuję. Wysoka Rado, nie ma potrzeby, żeby tutaj zgłaszać jakby tą uwagę jako autopoprawkę. Tutaj nie mamy wyboru, musimy przyjąć to obwieszczenie jako już opublikowane. I dobrze byłoby tą okoliczność uznać, ponieważ posiadamy już tą informację, to proponuję tą okoliczność uznać. Dziękuję bardzo. Z Rady Czynności Technicznej. Proszę Państwa, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały 326 w sprawie obniżania średniej ceny skupu żyta? Bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Jednomyślnie przyjęliśmy tę uchwałę z uwzględnieniem tego, o czym powiedział pan mecenas. Proszę Państwa, uchwała kolejna, zmiana uchwały nr 242 z 2012 roku Rady Miejskiej w Krowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krowie na lata 2013-2025. Prosimy pana skarbnika i prosimy równocześnie o prezentację poprawki. Tak? Bardzo proszę. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W związku z artykułem 121 ust. 8 oraz artykuł 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 12.41 ze zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf